My, osoby nowoczesne, nie witamy się cieleśnie, nie ściskamy nigdy dłoni, bo jesteśmy bardzo mądrzy. Patryś dłoni nie chce ściskać, to jest prawda oczywista. Ma postawa nie jest brzydka, lecz postawa to praktyczna. Zdrówko, zdrówko najważniejsze, a ściskanie nieprzyjemne. Dłoń ściskana boli, boli. Szybko będziesz zarażonym. Dłoń jest brudna jak latryna, kiedy z materią się styka. Wirus, wirus i bakteria na dłonince się umieszcza. Dziś osoby nowoczesne główkami skinają grzecznie. Lekki skłonik główki fajny, super uśmiech powitalny. Już sam uśmiech nam wystarczy. Uśmiech, uśmiech powitalny. Patryk pięknie się uśmiecha. To persona bardzo szczera. Pewni ludzie dłońmi grzebią, grzebią sobie, grzebią, grzebią. Gdzie, och, gdzie ta dłoń grzebała? Po czym dłońka się drapała, w jakich zakamarkach była, jakie szkody uczyniła, gdzie się rączka dogrzebała, jakie skarby uzyskała. Społeczeństwo przyszłościowe to nie jest stado zwierzątek. To pieseczki siebie liżą, liżą pupki bardzo brzydko. Pieski siebie obwąchują i odbyty oblizują. Brzydkie formy powitania, kiedy się stykają ciała. Praca zdalna, bardzo fajna. Naturalna kwarantanna, w domku super jest pracować, gdy trwa walka wirusowa. Pewien petent stał w urzędzie, chciał przywitać się niegrzecznie. Nie witamy się uściskiem, bo to bardzo, bardzo brzydkie. Patryk uścisku odmawia i nie ogarnia krępacja, nie ogarnie zawstydzenie, kiedy żyjesz nowocześnie. Nie stykajmy się ciałami, nie witajmy kończynami, ani łokciem, ani stopą, ani pięścią, ani dłonią. Choćby każdy był zdrowiutki, choćby każdy był czyściutki, piękna forma powitania, kiedy nie dotykasz ciała.